O, o, o! Jest gdzieś niebo jak lem. Zobaczcie, jakie śliczne danie. Ryba w sosie kokosowym na ryżu. Rewelacja. Ten ryż wchłonął ten sos kokosowy. Z cytryny zrobiło się kwaśne. Mmm! O Jezu, jakie dobre! Robimy dzisiaj rybę w sosie kokosowym ze szpinakiem, przyprawami i odrobiną maczy. Tą maczę wymyśliłam przed chwilą po naszym programie. Co nam będzie do tego potrzebne? Będzie nam do tego potrzebna ryba. Mam tutaj około 60 deko polędwicy z dorsza, mleko kokosowe, dwie porządne garści szpinaku, cebula, czosnek i papryka chili dla chętnych. Jadam niewiele, bo mam tutaj niewiele niektórych zwolenników na ostro, a niektórych nie na ostro. I od czego zaczniemy? Zaczniemy, słuchajcie, od pokrojenia ryby w mniejsze kawałki. Pokroimy ją w kostkę. Ja mam polędwicę z dorsza, to jest mój ulubiony fragment rybny. Pokroimy ją po prostu w kostkę. Zapytacie, czemu ja dzisiaj tak dużo tej ryby robię? No bo mam zamiar tą rybą podjąć gości, którzy już czekają, czyli kabaret Otto. Pamiętajcie, żeby ją też osuszyć. My będziemy ją teraz przyprawiać. I czym my ją przyprawimy? Przyprawimy ją solą. Sporo tej soli. Pieprzem. Ja lubię. Kurkumą, żeby miała ładny łapsa kolor. Cytryną. I po prostu ją wymieszamy. Wymieszamy tak, żeby wszystkie kawałki ryby zetknęły się z naszymi przyprawami. Jeśli macie na przykład możliwość i możecie kupić sobie hinduską przyprawę fish masala, bo masala po hindusku to jest przyprawa. Jeśli możecie kupić przyprawę fish masala, to kupcie, to jest gotowe, albo jest też polska przyprawa do ryb. Co my teraz zrobimy? Teraz pokroimy cebulę, zwykłą naszą polską białą cebulę. Pamiętajmy o tym, żeby to było dosyć cieniutko. No to taka, powiedziałabym, nawet sporawa cebula nam się tutaj trafiła. I zaczniemy od tego, że ją wrzucamy naszą cebulę na patelnię. Zamienimy patelnię miejscami. I teraz niech cebula nam się trochę podsmaży. Ale ja chcę, żeby ona nie była miękka. Chcę, żeby ona była taka al dente. I my sobie teraz na drugą patelnię wrzucimy rybę. O, ale ja nie chcę, żeby ona była taka bardzo zesmażona, więc ja podleję rybę odrobiną wody. Ja chcę, żeby ona była taka uduszona trochę w tym oleju z przyprawami. A co my teraz zrobimy dalej? Teraz tak, pokroimy sobie trochę czosnku. Czosnek wrzucamy później niż cebulę. My zrobimy obieranie czosnku przez uderzanie. Tak uderzyłam, że poleciał do drugiej parafii ten czosnek. Jest. Ok? O! Uwaga, uwaga, mieszu, mieszu. Cebulka. Ho, ho, ho! Pachnie już? Załoga? Och nie! Dobrze. Siekniemy sobie do tego czosnku papryczkę chili. Malwinko, przepraszam cię, wyłowisz sobie tą chili. Malwinka z reżyserki powiedziała dobrze, ale ja dodam, to będzie jedyny czerwony akcent w tym daniu. Cała reszta lubi chili. O, to nie jest obowiązkowe. I teraz do cebulki dorzucamy czosnek i chili. I teraz muszę wam powiedzieć tak, dorzucajcie co chcecie. Ja na przykład dorzucę też groszek. Taki zrobię eksperyment. Ryba nam się pięknie tutaj już robi biała, czyli za chwileczkę będziemy ją przekładać. Teraz tak, teraz wrzucimy sobie tutaj garść szpinaku, żeby on się nam trochę zblanszował. Zaraz dodamy do tego
mleczko kokosowe i za chwileczkę będzie gotowa ryba. Ryżu gotowałam metodą w kocu, czyli rano przyjechałam, wstawiłam ryż, zawinęłam w koc i zaraz to wszystko będzie gotowe. I teraz uwaga, co robimy? Chlupiemy mleczko kokosowe. Ile tam uważacie? Zależy na ile osób. Tu nie ma jakichś, słuchajcie, w tym przepisie szczególnych proporcji. O, i teraz jak to mleczko kokosowe nam się podgrzeje, szpinak nam się w tym mleczku już pięknie zblanszował, a ja teraz jeszcze to wszystko zazielenię obiecaną herbatą matcha na zielono. O, wzięłam tą lepszą, wiesi. O, i teraz uwaga, niech on się jeszcze tutaj trochę poblanszuje, a ja wezmę łyżkę i spróbuję ten sos, czy go jeszcze czymś doprawić. Pamiętajmy, że ryba była mocno doprawiona. Nie no, jest pikantny, ale wiecie co, brakuje mi kwaśności. W związku z tym, co zrobimy? Wyciśniemy sobie do tego sporo cytryny, bo ten sos mleczko kokosowe jest słodkawe. Z tej cytryny wypłukałam. O, o, o! Jest gdzieś niebo jak lem. Tak mi się to śpiewało. Słuchajcie, super. Przekładamy do tego rybę. Ja przekładam, bo ja nie chcę z tym całym sosem, który tutaj się wydusił. O! I mieszamy. Dosyć delikatnie, bo ta ryba nam się już zaczyna pomału z tych kawałków rozpadać i właściwie danie jest gotowe. To, co ja bym jeszcze zrobiła, to jeszcze bym dała do tego do posypania zieloną kolendrę i cebulę dymkę. Posypiemy sobie to kolendrą i dymką i zaraz będziemy serwować. Cebula, dymka z kolendrą da piękny aromat. I co? No to serwujemy. Mamy ryż. O, się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że reszta zespołu też. I teraz sobie na ten ryżyk nakładam trochę tej rybki. Resztę wyłączam. Posypujemy kolendrą z dymką. Zobaczcie, jakie śliczne danie. Ryba w sosie kokosowym na ryżu. Uwaga, ja próbuję, załoga jeszcze czeka. Rewelacja. Ten ryż wchłonął ten sos kokosowy. Z cytryny zrobiło się kwaśne. Ryba nie ma takiego uderzającego smaku rybnego, tylko takie białe, kruche, fajne, delikatne mięsko. Szpinak robi swoją robotę. No rewelacja. Dziewczyny, róbcie rybę w sosie kokosowym z cytryną. Ja tej herbaty matcha tutaj nie czuję smakowo, ale ona tutaj jest. W związku z tym uzdrowicielsko nam działa. Zobaczcie, jaki ładny biały kawałek rybeńki. Dobra, ja chyba muszę skończyć jeść już. Dobra. O Jezu, jakie dobre! Polecam wam ryba w innym wydaniu. Sos kokosowy, szpinak, cebulka, cytryna, ryba i obiad gotowy. A za to jaka zawadiacka babcia w kuchni się nagle ujawni.